Majorka Col de Sawyer. Za chwilę wjeżdżamy na Col de Sawyer. No można oczywiście samochodem wjechać. I samochody jadą tutaj przez tunel. Na rowerze można wyłącznie tutaj tą drogą, gdzie jadą ci rowerzyści. No, no i tam musimy skoczyć do góry. No i tutaj widzimy, ile trzeba podjechać do góry. Nie jest lekko, to jest ten najtrudniejszy odcinek. No ale cóż, trzeba wjeżdżać. Jeszcze pamiętam czasy, jak nie było tunelu i wszyscy musieli jechać tutaj przez Col de Sawyer, żeby dojechać do Sawyer czy Port de Sawyer. Także ruch tutaj był dużo, dużo większy. Mówię o samochodach. Dzisiaj są dni, że wjeżdża tutaj około 2000 kolarzy. Każdy swoim tempem. Tak, żeby się nie zagotować, a dzisiaj słonko daje. No i sobie podjeżdżamy pod te górki na własne życzenie. No i tak wygląda ten podjazd na Col de Sawyer. Tu w tych krzakach śmigają kolorowe sylwetki. To jest po prostu wyzwanie. Każdy chce tutaj być. No, jesteśmy w celu. Tutaj o. Widzimy to siodło. To jest Col de Sawyer. No i za chwilę tam będziemy i wypijemy zimną kolę z lodem. O. No, jedni tu wjeżdżają. Ci zjeżdżają, oj, żeby kuku tu nie było jakieś zaraz. Nawet niezłe tempo. Tam te kolorowe kropki. To kolarze. No jest co tutaj podpierniczać. Następna grupka podjeżdża. No i tak wjeżdżają, zjeżdżają cały dzień. No i sami powiedzcie, czy to nie jest kolejny cud świata. Tak to tutaj wygląda od rana do wieczora. Liczono tutaj to 2000 kolarzy w ciągu dnia. Col de Sawyer, 497 metrów zaliczone. No i tutaj Cantopa, Café, 30 metrów. No to kultowe miejsce na Col de Sawyer. Kultowe miejsce na Col de Sawyer. Kiedyś tutaj stawali wszyscy, jak nie było tunelu, się zatrzymywali na kawie albo żeby coś zjeść. Sobiesław Zasada, no, najbardziej utytułowany polski rajdowiec, napisał kiedyś książkę Szybkość Bezpieczna. Napisał to dla kierowców samochodów, ale jak najbardziej trzeba pamiętać o szybkości bezpiecznej na rowerze. Jeśli widzimy ten znak, to nie wolno w tym miejscu jechać nawet parami, już nie mówię o jakichś szerszych układach. No niestety spotykam grupy kolarzy,
również naszych z Polski, którzy jeżdżą w takich układach, które blokują ruch nawet do osi szosy i dalej. Na przestrzeni lat widziałem na tej trasie, ale na innych też, no, wiele bardzo groźnych wypadków. Jeden skończył się lata temu śmiertelnie, a niedawno w zeszłym roku tutaj nie wiem jak się skończyło, ale wyglądał ten kolarz tragicznie. Dlatego pamiętajmy o tej szybkości bezpiecznej i jak jedziemy w dół, ale też pod górę. Zawsze jedźmy swoim tempem i zachowujmy prędkość bezpieczną. Rowerowanie będzie dla nas do końca życia wielką frajdą.